Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w odcinku drugim naszej serii czeskiej, gdzie bawimy się husytami, jak i nowymi mechanikami. Jak widzieliście, dzisiaj będzie się naprawdę jeszcze więcej działo, zapraszam do oglądania. Ale cały region Słowacji jest nasz. Ty, ja tu mogę zrobić trade company w regionie ze złotem, mieć budynki, które dodają mi bonus do good produce modifier. Ja to muszę zrobić. Polska wezwała mnie do jakiejś swojej wojny z zakonem krzyżackim. Widać, że muszę chyba pójść tutaj oblegać te małe państewka. No i teraz zobaczmy. Dodam tutaj trade company region. Co się na tym wydarzy? Local province government cost zwiększone. Ok. Czy ja nadal to... A to jest cały region dodałem? Jak to działa teraz? Nie, tylko ten. I tu mogę teraz postawić te budynki, które są w cholerę drogie, ale local good produce modifier, local production efficiency, nie, to do, akurat na złoto nie ma wpływu. Production efficiency, to nie ma na to wpływu. Dobra, to na złocie nie jest to aż takie dobre. Ale mamy też tutaj miedź, mamy też tutaj żelazo. Zobaczmy. A co się stanie, jak to kliknę? I chyba mam jakiegoś buga, bo zobaczcie, to nadal mam, że kontroluje to kompania handlowa. Jednocześnie znikła mi możliwość budowania budynków, jak dodałem cały region do state'a. Moje kolejne pytanie, dlaczego tej prowincji nie mogę dodać? To mogę już dodać. Nie rozumiem tego. O, a tego znowu nie mogę dodać. Co? O co tu chodzi w ogóle? To jest chyba po prostu jakiś bug. Takie mam wrażenie. To husyckie centrum reformacji chyba nawraca tylko i wyłącznie moje prowincje. Bo w momencie, kiedy tego nie miałem, wszystkie były nawrócone, to przystanęło. Chociaż nie, cofam to. Kulturę śląską dodajemy do akceptowanych. Co ten Osman zrobił? Zobaczcie, Osman przeciwko Albanii, Austrii, Wenecji, Aragonii. What the fuck? Przecież to jest po nim. I nawet Węgry tu są. Dobra, cofam to. Osman na razie daje radę. Dobra, mamy siódmą militarną. Szykujemy się teraz do wojny z Węgrami ponownie. Tym bardziej, że one są cały czas wplątane w wojnę z Osmanem. Dobudujemy do 6 armat i zaraz lecimy na Węgry. Dobra, próbujmy przejąć Unię nad Węgrami. Może nam się uda jakoś szybko znowu wywhitepisować Austriaków. Tym bardziej, że są wycieńczeni wojną z Osmanem. Widzimy, praktycznie nie mam punktów militarnych. No, Lukas w całej okazałości. Cała wojna się sprowadza do tego, kto komu pierwszy Wiedeń zdobędzie. Już to zrobiliśmy. Niesamowite. I w zasadzie dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić teraz coś takiego, żeby tutaj rozesłać te jednostki. I a nuż może jeszcze jakoś zadłużymy bardziej Austriaków. No dobra, jednak weźmiemy nie za dużo tych pieniędzy. Bardzo niedużo tych pieniędzy weźmiemy. No i lećmy stoczyć bitewkę. Znowu znaczy tym jednym forcie, no po prostu... Ja nie wiem, co tu się dzieje. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneva.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Ale że co, Albania zrobiła? Jakie straty, no i teraz to porządnie wyglądało. Aż zaczęli uciekać. Dobra, munis lecimy włączyć z tej wojny, żeby mi już nie przeszkadzał. Nie mam nikogo do siege'a. Jeżeli zakończę ten odcinek bez zbudowania fortu gdzieś tutaj, to weźcie mi o tym przypomnijcie w komentarzach. Munisz znowu bierzemy z tej wojny, wywalamy. Co jest, kurde? Tylko kliknę i już leci. Nie powiem, węgierski build army mnie poraża. Serio, patrzcie, co ten bot robi? Jakieś AI ma tutaj duże problemy na tym patchu.
i Shift nie działa przy tym. Ciekawe. No nieważne, no to mamy Unię nad Węgrami, udało się. What? Ale ja zrzuciłem Austrię z pozycji Great Powera, dzięki czemu dostałem teraz misję polegającą na tym, że... Ej, co dostałem? Miltym Mark Aria. Bo tu Unia miała być. No nic, atakujmy Saksonię, zdobędziemy raczej Berlin bez większego problemu, mamy dwukrotną przewagę liczebną. Zdobywamy Berlin i pieniądze, dzięki czemu wypuścimy tutaj sobie zaraz wasala i będziemy na rekonkwestie odbijali sobie resztę ich terytorium. Uzyskałem już chyba wystarczającą ilość kraulanców, żeby teraz wziąć sobie również dodatkowy punkt, nie wiem, może administracyjny w najbliższym czasie. No, sporo tej ziemi tracimy, prawie 10% na jednym kliknięciu. Bo tu strasznie dużo inheritate'u widzę. Przed chwilą Bawaria odziedziczyła terytoria. Widziałem, jak Turingia też coś gdzieś tutaj dostała z Unii Personalnej inheritate'a. Co tu się dzieje? A Polska ma wojnę chłopską. Coś czuję, że no, trzeba będzie tam zaprowadzić porządki w Polsce, prawda? Swoją drogą, czy ja wam wspominałem, że dzisiaj będę uczestniczył w europkowym multiplayerze na 30 osób właśnie z Emperora? Jeżeli nie, no to zapraszam na godzinę 19 na kanale, będą odbywały się streamy. Jako drugie idę do pary weźmiemy sobie Quality, co powinno mi dać naprawdę dość mocne wojsko. A wiecie, że z dyplomatycznymi mam również koszt advisorów dodatkowe minus 10%? Czy ktoś to policzył? W sumie zmienię Brandenburgi religię na husycką, bo mogę. Tłumimy bunty na Litwie, to nie jest tak, że ja chcę być dobry dla bota, tylko upewniam się, że w momencie, kiedy będę zdobywał Unię nad Polską, to będzie Polska miała też Unię nad Litwą. Po prostu, wolę być pewny w takich momentach. Czas ogłosić światu, że jednak Polska jest naszym rywalem. Jak szybko zerwali ten sojusz, nawet miesiąc nie minął. Ciekawe. I tak, Bohemian Restoration Union Casus Belli na Polskę. I okej, mamy, to zmieniło się tutaj coś takiego, że możemy w Czechach przywrócić katolicyzm i nasza opinia z papieżem się poprawi i Lord Panther stanie się katolikiem, nie no, bez jaj, będziemy prawdziwymi chrześcijanami, tylko nie wiem jaki to, co za Casus Belli na, no co? A czemu coś takiego tu jest, o co chodzi, czemu coś takiego dostaliśmy, to humiliate, nie. Okej, okay, General with 100 tradition, to mi masakrycznie pasuje. A niby który to? Bo tego już miałem. Muszę przyznać, że robienie tych misji dla estate'ów jest naprawdę fajne. Co 6 lat możecie wykonać taką misję, albo co 5, jeżeli dobrze klikam. I daje wam to ich lojalność, co zwiększa wam jeszcze tutaj te modyfikatory. Działa to chyba podobnie jak kiedyś, chociaż nie wiem czemu tak to zostawili. Mogli to ograniczyć do jakiegoś jednego modyfikatora, ewentualnie do dwóch, czyli do posiadanej ziemi oraz, nie wiem, lojalności. Po co te wpływy jeszcze mamy się bawić? Chociaż wiem, że to też zależy od tego, że w momencie, kiedy lojalność jest większa od wpływów, to możemy im cofnąć przywileje. Inaczej, jak widzicie, raz wybranego przywileju nie można cofnąć. Teraz obczaiłem dopiero, że jest coś takiego jak panel do zarządzania naszymi state'ami. I możemy tutaj wziąć administracyjne wszystkie rzeczy, czyli przyłączanie i tak dalej. State'y, czyli edykty, przepraszam. I mogę je tutaj cofać i mam napisane, jaki czas po prostu przegapiłem z ich cofaniem. No super. I też do Trade Company mam wszystko zrobione. No przecież to jest... Wow! To jest tak wyjebiste! Trus z Saksonią się skończył, więc lecimy na Reconquest Casus Belli. Oni nie mają ze mnie najmniejszych szans. W ogóle nie wiem, czy wam pokazywałem, jak to wygląda teraz z tym podsumowaniem. I wbijamy się w całą armię saksońską. No, która dostaje stack wipe'a, a tu gdzieś jest ich sojusznik, z tego co pamiętam. Tak, i lecimy. W ogóle o tym zapomniałem. Dobra, agresywna ekspansja, bo raczej za chwilę jej dostaniemy bardzo dużo, więc to bierzemy. R nowych nie mamy, ani nowych rzeczy, bo w sumie przegapiłem to. Nie. Event burgundzki, an incident in the empire has begun. Habsburg prince will nicely, okej. Okay. Co tu się wydarzy? Do czego nas to prowadzi? I tutaj wam pokażę, co się dzieje. This may lead to war with France. Make concession to France, every province in the France region
Okej. Albo Into Empire. Wojna z Francją. Pytanie, czy to ja będę miał tą wojnę z Francją, czy cesarz? Bo jak cesarz, to mnie to nie obchodzi. Patrzę, że to się bardzo zmienia. Do kiedy to trwa? 93. Zobaczcie, jak to skacze. No i te wszystkie terytoria oddajemy Burgundii z powrotem. Znaczy Brandenburgii, przepraszam, z powrotem. Chociaż widzę, że jeszcze to możemy oddać i tutaj to też możemy oddać. Czemu nie mamy tego na Return Corn? Bardzo dziwne. No ale nic mnie to nie kosztuje, więc zróbmy to. I dostaliśmy naprawdę potężnego wasala w tym momencie. I tutaj nie zauważyłem, że możemy wykonać misję Bohemian Crystal. Przydaje mi 20 punktów prestiżu i to nam się przyda. W danej prowincji do końca gry mamy zwiększoną produkcję szkła i zwiększoną bazową produkcję. Okej. Dość fajne to jest. I co my tutaj dalej mamy? Katedra, że w stolicy potrzebujemy mieć katedrę i uniwersytet, tak? No to też takie dość fajne. A tego generała to skąd ja kurna mam? Czy to jest jednak ten generał z eventu, który mi się... Ale nie było go, no przecież widzieliście. Okej, coś się tu wydarzyło. Wszystko poszło... O nie, to wszystko poszło pod Unię z Austrią, co ja zrobiłem? Jest! Daily Succession War in the Cassius Belli. Francja i Austria mają wojnę. To jest mi bardzo na rękę, bo zauważyłem, że Polska weszła w sojusz z Francją. I moje pytanie, czy Polska zostanie tutaj zawołana? Chyba nie, bo jednak to jest chyba taki ofensywny. Sprawdź. Tak, jest to wojna ofensywna dla Francji z Austrią. Moim zdaniem to powinien być tutaj pasek, który mnie informuje o tym, że ta misja jest dostępna. Muszą coś takiego zrobić z paradoksu. Dobra, czas zaprowadzić porządki w Polsce. Bierzemy Restoration Cassius Belli na Polskę. Mamy ją technologię przewagi. Lecimy z nimi. Dodatkowo Francja, jak widzicie, nie odpowie, ile mają zadłużenia. To widzę, że te dwa kraje się bardzo dobrały. I będzie Dania, Mecklenburg w tej wojnie, ale... Aha, military access. Nie popełnimy tego błędu, co niektórzy. I wypowiadajmy wojnę. No, nasi przeciwnicy mają dwa razy większe siły. Dyscyplinka, steady boys. I bunty na Węgrzech od razu. Co to był za event? 50 prestiży nie zauważyłem. Tutaj się wbiłem w Litwinów. Ach, prawie stakłaj by był, gdyby nie to wojsko Mecklenburgu! Poznań zdobyty, lecimy szybko tutaj obronić tą prowincję. Możemy im dać paść. I w sumie ja muszę tutaj znowu odpalić defensiveness na tych prowincjach. No to będzie dla nas super ważne. Super, kolejny lider umarł, ale ten też całkiem niezły mi się trafił kolejny. Bitwa z Polakami, miażdżymy ich totalnie. O Jezu, a tu Duńczycy mi lecą. Czekajcie, to tutaj bitwa i potem pod Warszawę. Fajnie, że sobie tak mogę po forcie chodzić. Stackwipe? Stackwipe! O, Mecklenburg ma jeszcze z kimś wojnę, to może się ich zaraz pozbędziemy na Whitepiece. Czyżbyś miał jeszcze z kimś innym? Nie. No chyba, że Kraków zdobądźmy, bo to dużo developmentu, to dużo warscora. No, weźmy tutaj, wyczyśćmy buntowników, bo ich nie zauważyłem. No nie mówcie, że mi zaraz odbiją Poznań, ale się wnerwię. Poznań jest bardzo ciężką do zdobycia prowincją, bo jest tam sól, co przedłuża siege'a. Jak to protestant reformation na Węgrach? Ty zdradziecka! A jakbym... Teraz wy... Nie, to tutaj się odpaliło. Bo tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby zmienić im religię na husycyzm, wymusić to decyzją i pozbyć się w tym momencie centrum reformacji. A to co, moje centrum reformacji też będzie się z nimi zwalczało? O co to jest? Husite tradition. Mogę zmienić się na protestantów po... Wow! 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 I co to jest za event the Husite tradition? Kiedyś to trzeba będzie tutaj zobaczyć, no ale zostaniemy przy husie, nie? Kraków padł. Lećmy tutaj znowu pocisnąć wojska duńskie, może mi wtedy wyjdą z wojny. Nie aż tak dobrze jak myślałem i teraz tu musimy lecieć na Poznań! Na Poznań, szybciej! Ile oni tego wojska tu mają? O cholera, o cholera! Co ja się wbiłem? Ale robię rzeźnię! Ale mi głos piszczy, to jest nienormalne.
I znowu bitwa pod Krakowem z Litwinami i marsz husytów na Warszawę, tylko że na odwrotnie. Naprawdę! Tylko tam stanąłem. No nic, to lećmy teraz bitwę tutaj toczyć. O, mogę zawrzeć już realmariusz z Francją. To weźmy to, bo może wejdziemy z nimi jakieś lepsze relacje za jakiś czas. Ta Warszawa to jest naprawdę jakaś porypana prowincja. No, oni zdobywają to w jeden dzień, ja to zdobywam w jeden dzień. Źle się wbiłem. Bijcie się za... O Jezus. Wyjmij Mecklenburg z wojny. Znowu bitwa pod Krakowem, gdzie miażdżymy armię norweskie. O, tutaj niestety Węgry dostały w papę, a my lecimy tutaj, gdzie jest 20 tysięcy pod Poznaniem. Uj, czy damy radę to pokonać? To jest niestety chyba dobra, damy radę. Rozbiliśmy ich armię. A profesjonalizm się pali. No ale co ja na to poradzę, trzeba go spalić. Bo po tej wojnie to raczej mi chyba już nikt nie podskoczy, tak mi się wydaje. Okej, tutaj są jakieś armie duńskie, lećmy z nimi się pobić. No chyba, że się wycofają, no to lećmy dalej zajmować prowincję po prostu. W sumie to zaryzykuję, zrobię tu Carpet Siege i zobaczymy, a nóż nam się uda. Ta głupia Dania mogłaby wyjść z tej wojny. Już byśmy mieli to z górki. To padzisz. Jaki stack wipe! O mój Boże! Nara, Danio, wychodzisz z tej wojny. Tak. Mamy to. Unia z Polską. Teraz w tym momencie wchodzi. Dajcie mi wasze wszystkie pieniądze, żebym mógł was też za chwilę... Jeden dzień? Co? Kiedy coś takiego zrobili? No to moi drodzy widzowie, mamy to Unię Prawdziwych Słowian. Czechy, Polska, Litwa, Węgry. No dobra, plus Niemcy. Tutaj w Burgundii. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!